Mamy niesamowity skład, jeżeli chodzi o obsadę naszych dorosłych postaci, bohaterów, bo pomimo tego, że Billy i Michael są w musicalu Eltona Johna bardzo ważnymi postaciami, bo przecież to jest o tolerancji, to jest o sztuka nie tylko i wyłącznie o historyjce, to nasi dorośli bohaterowie, czyli pani Wilkinson w tym wypadku, Era Okupska, Janina Tajczyk, potem mamy Roberta Talarczyka, który wraca jako ojciec, który jest no kluczową rolą tak naprawdę w Billy Elliotcie, bo od niego wszystko zależy, przeciwko niemu Billy się buntuje, czy właśnie on pozwala na rozwinięcie kariery Billy'ego, więc to są postaci bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o złamanie pewnego rodzaju schematu złego taty czy dobrej pani nauczycielki, bo są świetnie napisane, czyli mają transformację, czyli mają zmianę charakterologiczną w trakcie i nad tym pracujemy i to jest bardzo ciekawe i tego potrzebujesz bardzo dobrych aktorów. Billy Elliot to, nie wiem czy jedyny, ale na pewno jeden z niewielu musicali o górnikach. Rzecz dzieje się w czasie strajku górników 20 lat temu. Jest pani premier, w związku z tym analogie są oczywiste. Myślę, że to może być wielki przebój na Śląsku na pewno, ale w całej Polsce również. A dla mnie to jest taka piękna podróż sentymentalna do teatru rozrywki po kilkunastu latach, z czego bardzo się cieszę. Zespół się bardzo mocno zmienił, jest mnóstwo nowych ludzi, jest również sporo ludzi, których znam, ale przede wszystkim jest więcej tych, których nie znam. Natomiast ta podróż sentymentalna i w stronę musicalu, i w stronę spotkania z tematami, które mnie interesują, dla mnie osobiście jest bardzo wielkim przeżyciem. Do tego wszystkiego jeszcze dzieci, z którymi gram, więc spotkanie z dzieciakami, którzy mają fantastyczną naturalność, prawdę w sobie i próba doskoczenia do tej naturalności i prawdy jest dużym wyzwaniem również dla mnie aktorskim. No to jest tak, że w takim przedsięwzięciu biorę udział po raz pierwszy, gdzie muszę tak pracować. I to jest dla mnie męczące. Ale cieszę się, że jestem w tym, że to jest jakieś nowe doświadczenie dla mnie, ponieważ jestem zmuszona do pracy w domu, to co się bardzo nikomu... Znaczy w zasadzie to się nikomu nie udało, żebym pracowała w domu. Natomiast nad tym spektaklem, nad tymi tekstami, nad jakimiś piosenkami, które trzeba przygotowywać. No, że tak powiem, godzina 6 rano jestem na nogach, do godziny 8 pracuję w domu. I tym bardziej, że jest to sztuka, w której grają dzieci. Wiadomo, że z dziećmi nie wiadomo, co się może zdarzyć na scenie. Trzeba to mieć opanowane i jakoś nad tym zapanować. No i te numery choreograficzne, które są dla mnie osoby już nie 20-letniej, trochę, nie powiem, że trudne, bo one nie są trudne. One są dla mnie męczące fizycznie. Nawet nie fizycznie, nie. Ja mam po prostu problemy z kręgosłupem i to niestety odczuwam. Odczuwam i staram się to robić tak, żeby nie uszkodzić sobie kręgosłupa, nie wylądować na wózku inwalidzkim, a zatańczyć boogie na przykład. I myślę, że jest to, jeżeli chodzi o tę postać, to jest dla mnie duży wyczyn. Także myślę, że publiczność będzie miała za swoje i będzie miała i taniec, i trochę dramatu, i trochę tego wszystkiego, co niesie ze sobą ta sztuka i jakiejś takiej bardzo współczesnej treści, którą ta sztuka niesie, mimo że to się dzieje w latach 70. w Anglii. No i chyba to tyle na tyle by było, co mogłabym powiedzieć. Bo po co mam więcej mówić? Ciekawą strukturą musicalu i to, co jest inne w tym musicalu, to jest to, że masz wrażenie, że tak naprawdę mówimy bardziej o społecznych tematach, a nie tylko o historii Billy Elliota, czyli o kontekście. I ten kontekst jest budowany dość przewrotnie dwoma grupami, czyli policjantami i dziewczynkami, które chodzą na balet, które są jakby symbolem takich małych motylków, które chcą się wyzwolić z szarości ich miasteczka, szarości problemów ich rodziców. W związku z tym nasze dziewczynki, które będą krążyć po scenie, które są wybrane na podstawie przesłuchań bardzo trudnych, jeżeli chodzi o śpiew, jeżeli chodzi o ruch, oczywiście będą bardzo wzruszające, bo są to malusieńkie dziewczynki stepujące,
które nas bardzo dotykają jako publiczność i zawsze to się świetnie sprzedaje. Billy Elliot to dobrze wie, czyli autorzy, czyli Elton John. I cała dramaturgia jest oparta właśnie na tym konflikcie dorosłych, złych i grupy dziewczynek, które no, pojawiają się w scenach niesamowitych, czyli scenach manifestacji politycznych, gdzie nagle muszą dojść do swoich mam, będą nawet bite w pewnym momencie, więc jest to duże zadanie aktorskie dla małych naszych aktorek musicalowych i myślę, że to jest rzeczywiście dużym wyzwaniem, żeby cała grupa zagrała, a przy okazji każdy w tej grupie musi być inny, w związku z tym praca z 7-letnimi aktorkami, tłumacząc im, że nie mogą zrobić dobrze piruety, tylko właśnie niektóre mają upaść, a innym ma wyjść. Na początku było dość trudne, ale są absolutnie przygotowane do zadań aktorskich tak trudnych, że mogą nawet zagrać, że nie potrafią grać. A to już jest duże wyzwanie dla wszystkich.